świat szedł jak dziecię małe, przyjął nędzny człowieczy stan. Za mnie zawisł na krzyżu on, za mnie zawisł na krzyżu on, za me grzechy męczeński poniósł gon, za mnie zawisł na krzyżu on. To za grzech nasz on był zraniony, nasze winy na siebie wziął. Potem odszedł w niebiańskie strony, przygotować tam dla nas dom. Za mnie zawisł na krzyżu on, za mnie zawisł na krzyżu on, za me grzechy męczeński poniósł gon, za mnie zawisł na krzyżu on, za mnie zawisł na krzyżu on, za mnie zawisł na krzyżu on, za me grzechy męczeński poniósł gon, za mnie zawisł na krzyżu on.
prawda jedyna, słowo Jezusa z Nazaretu, że swego Syna posłał z niebios Bóg na świat, aby niewinnie, cierpiąc nad za nasze grzechy i w pohańbieniu poniósł winy wszystkich nas. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Uwierz w Jezusa, przecież On za Ciebie umarł i z miłości swojej przyszedł z niebios na ten świat. Błogosławiony, kto uwierzył, choć nie widział. Zaufaj dziś Bogu, a na wieki będziesz żyć. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Prawda jedyna, słowa Jezusa z Nazaretu, że swego Syna posłał z niebios Bóg na świat, aby niewinnie, cierpiąc mat za nasze grzechy i w pohańbieniu poniósł winy wszystkich Uwierz nas. W Jezusa. Uwierz w Jezusa, przecież On za Ciebie umarł i z miłości swojej przyszedł z niebios na ten świat. Błogosławiony, kto uwierzył, choć nie widział. Zaufaj dziś Bogu, a na wieki będziesz żyć. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Jest życiem mym,
Pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział. Bardzo dobrze znamy ten fragment, ale chciałbym go przeczytać. I dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę na wersety, których czasami nie czytamy. Albowiem ja przyjąłem od Pana to, co przekazałem wam, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb. Od 23 wersetu. A podziękowawszy, złamał i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje, za was wydane, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich, po wieczerzy mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć ten chleb jecie
a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Czy to ktokolwiek by jadł i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niechaj je z chleba tego i z kielicha tego pije. Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny je i pije. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Gdy zaś sądzeni przez Pana jesteśmy, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. A tak, bracia moi, gdy się schodzicie, aby jeść, czekajcie jedni na drugich. Jeśli kto głodny, niech je w domu, abyście się na sąd nie schodzili, a zarządzenie co do pozostałych spraw wydam, gdy przyjdę. Apostoł Paweł mówi o tym porządku wieczerzy pańskiej. Mówi o chlebie, który jest obrazem ciała Jezusa Chrystusa przybitego do krzyża. Mówi o jego, o kielichu, który jest obrazem jego krwi przelanej na krzyżu za nas. Mówi o tym, że każdy z nas musi osądzić siebie samego w swoim sercu. Musi dokonać tej rewizji swojego postępowania, swoich myśli, swoich słów, swoich motywów, swoich czynów, swoich kroków. I kiedy dokona tej rewizji, kiedy zada sobie podstawowe pytanie, czy krew Jezusa Chrystusa jest krwią, która obmyła mnie z każdego grzechu, czy też jest dla mnie niczym innym, wtedy może przystępować do wieczerzy pańskiej. Ale dalej mówi o czymś bardzo ważnym. Mówi o tym, iż w zborze w Koryncie zapanował egoizm. I bracia i siostry, nic tak nie niszczy Kościoła Jezusa Chrystusa, jak egoizm i egocentryzm. Skupienie się na sobie samym. Byli ludzie w tym Kościele, którzy przychodzili tylko z myślą o sobie. Myśleli tylko o sobie. Skupieni byli tylko na sobie. Jeżeli myślimy, że egoizm i egocentryzm to wymysł XXI wieku, jeżeli myślimy, że dzisiejsze reklamy, które mówią, że my jesteśmy wszystkiego warci, że wszystko należy się nam, że my jesteśmy najważniejsi, to nasz wymysł, nie moi bracia i siostry, to jest wymysł diabelski, który już wtedy panował w tym zborze w Koryncie i to był problem tego zboru. Każdy myślał tylko o sobie. I myślę, że dzisiaj wielkim ostrzeżeniem również dla naszego zboru, dla naszej społeczności jest, abyśmy nie byli ludźmi, którzy się schodzą tylko dla siebie samych. Myślą tylko o sobie samych. I wychodzą z tego miejsca z myślą, czy mi było dobrze. Czy mi dzisiaj będzie tu dobrze? Czy to, co ja usłyszę, będzie dla mnie zbudowaniem? Nie zadając sobie pytania, czy to, co ja powiem, czy to, co ja zrobię, czy to, jak usłużę bratu czy siostrze, będzie zbudowaniem dla tej drugiej osoby. Bracia i siostry, drodzy przyjaciele, drodzy radiosłuchacze, dzisiejszy świat jest pełen egoistów. W pracy jeden pracownik nie pouczy drugiego pracownika, nie wprowadzi go w arkana danego zawodu z egoizmu, z zazdrości, z zawiści, po to, żeby on nie umiał tak jak ja. Dzisiaj świat jest pełen egoistów w szkole, gdzie jeden uczeń nie pomoże drugiemu. Przecież my, większość z nas, jest moich rówieśników, wychowaliśmy się w czasach, kiedy pomagaliśmy sobie nawzajem, kiedy nikt nie chodził na korepetycje, kiedy do matury uczyliśmy się razem, kiedy serca były otwarte. Dzisiaj żyjemy w świecie, kiedy każdy walczy tylko dla siebie i za siebie. Dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy związki małżeńskie są połączenie dwóch egoistów, gdzie jedno myśli tylko o sobie i drugie myśli tylko o sobie. Jak się zrealizować? Bracia i siostry, dzisiejszy Kościół bardzo często jawi się obrazem Kościoła egoistów. Ludzi, którzy przychodzą
I kiedy dochodzą do wniosku, że stąd to ja dla siebie nic nie wezmę, odchodzą i idą sobie dalej. Szukają miejsca, z którego coś dla siebie mogą wziąć. A Bóg mówi, Kościół to miejsce, w którym masz dać coś z siebie drugiemu. Kościół to miejsce, w którym Duch Boży działający w nas uzdalnia nas do tego, ażeby kochać siebie nawzajem, ażeby radować się społecznością ze sobą nawzajem, ażeby wspierać siebie nawzajem, tak, żeby czasami napominać siebie nawzajem, żeby zachęcać jedni drugich. Słowa brzemiona jedni drugich noście nie są dzisiaj zbyt popularne w Kościele. I bracia i siostry, drodzy przyjaciele, o ile w zborze w Koryncie problemem było to, że jedni przychodzili i wychodzili na jedzenie, a drudzy byli głodni, o tyle problemem dzisiejszego Kościoła jest nie może to, że ludzie są głodni, ale tylko dbają o swoje. I dla nas dzisiaj zachętą. Przystąpienie do tego stołu jest również zachętą do tego, żebyśmy pamiętali, że Kościół to jest miejsce, nie w którym ja biorę i tylko i jedynie biorę. Bracia i siostry, Kościół to nie teatr, gdzie płacisz za bilet i spodziewasz się dobrej rozrywki. Kościół to miejsce, w którym dajemy siebie. Oddać siebie Bogu. Często mówimy, musisz oddać siebie Bogu. Mówimy tak? Mówimy, nie? Oddaj siebie Bogu. To znaczy oddać się siebie samego Bożemu ludowi. Powiedzieć, Panie Boże, chcę być błogosławieństwem, chcę być kanałem Twojego błogosławieństwa dla moich braci i sióstr. I modlę się o to, abyśmy my w naszym Kościele, w naszym zborze, w naszej społeczności w Nowogardzie właśnie byli takim Kościołem, do którego nikt nie będzie musiał napisać listu i zakończyć go słowami, a wy, gdy się schodzicie, nie bądźcie egoistami, dbającymi tylko o siebie nawzajem, o siebie samych, ale bądźcie altruistami, dbającymi o siebie nawzajem. Jesteście wzorem o to, jak troszczycie się o siebie, a również o innych świętych. Pamiętacie list do Filipian? Apostoł Paweł całkiem inaczej pisze swój list do Filipian niż do Koryntian. Problem dzisiejszego Kościoła jest taki, że my chcemy brać wzory z listu do Koryntian i powołujemy się często na fragmenty z listu do Koryntian, które nie są przykładem, lecz naganą bardzo często, a nie chcemy czytać listu do Filipian, gdzie jest mowa o służbie, o usługiwaniu jedni drugim, o poświęceniu jedni drugim. Bracia i siostry, stół pański jest momentem przypomnienia takich rzeczy. Nie dlatego, żeby było źle. Nie dlatego, żeby było źle. Kiedy byłem w piątek z moją żoną u lekarza, był taki duży plakat, że można się zaszczepić na grypę. Ani ja nie mam grypy, ani moja żona nie ma grypy. Ale można się zaszczepić na grypę. Co to znaczy? Przygotować się na atak grypy. Bracia i siostry, można się zaszczepić na egoizm. Można się zaszczepić na egoizm. Można się przygotować na atak egoizmu, egocentryzmu w naszym zborze i w naszej społeczności. Jak to zrobić? Właśnie w takim momencie jak dzisiaj. Po prostu o tym mówić, uświadomić sobie to. I kiedy diabeł przychodzi, pamiętacie, co Pan Jezus powiedział? Przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was, tak? Tydzień temu wspaniale brat Marian Biernacki mówił o tym, abyśmy czuwali, właśnie czuwali, byli świadomi zagrożenia. Czuwanie to świadomość zagrożenia. Dzisiaj chcemy do tego stołu przystąpić w miłości jedni do drugich. Pamiętajcie, że do stołu pańskiego przystępują osoby, które oddały swoje życie Jezusowi i potwierdziły to przez chrzest wiary. Również osoby, chrzest wiary w wieku świadomym, w wieku dorosłym. Do stołu pańskiego również przystępują osoby, które są członkami zboru i mają uregulowany stosunek ze zborem. Czasami niektóre osoby muszą być poddane dyscyplinie z takiego lub innego względu i te osoby nie mogą przystępować do stołu pańskiego.
popełnić.